Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Van Navigator. Posłuchajcie, jeżeli Was interesuje co zrobić albo jak zrobić, żeby Wasza przyczepa kempingowa albo kamper odpowiadała, czy odpowiadał na bardzo proste pytania, albo wykonywał, albo wykonywała różnego rodzaju proste czynności w sposób automatyczny, to zobaczcie ten materiał filmowy. Pokażę Wam w tym filmie, jak w bardzo prosty sposób można kampera czy przyczepę kempingową zaprogramować, tak, żeby któryś z tych pojazdów był bardziej takim cwanym rozwiązaniem technicznym. I od razu mówię, nie będzie to wymagało od Was jakichś specjalnych umiejętności programistycznych. Zapraszam Was na film. Cały pomysł opiera się na zastosowaniu takiego bardzo prościutkiego układu elektronicznego. To się nazywa TAG NFC. Jest to... Malutki chip z antenką, on nie posiada i nie musi mieć żadnego zasilania. W tym wypadku jest to konkretnie w formie takiej małej okrągłej, ja to nazywam pastylki wielkości, taki mały krążek wielkości, nie wiem, 5 zł, 2 zł. W tym wypadku jest to w takim formacie jako samoprzylepny element, dlatego jest na takim podkładzie z papieru, wiadomo jak każda inna nalepka. I żeby to programować, to nie musicie mieć żadnej szkoły, żadnego wykształcenia w kierunku IT. Wystarczy Wam smartfon z funkcją NFC. To jest bardzo istotne. Jeżeli macie jakieś starsze urządzenia, więcej niż 5-8 lat, to mogą tej funkcji nie mieć. Natomiast jeżeli Was smartfon posiada taką funkcję, no to... Po pierwsze musicie w tym waszym smartfonie sprawdzić, czy ta funkcja jest. Jeżeli tak, to musicie ją aktywować. A całe programowanie, odczytywanie polega po prostu na tym, że zbliżacie wasz telefon do, takiego, do tego taga. I tak już widzicie, zostało nawiązane połączenie i została odczytana zawartość tego. Akurat ten tag jest pusty. Więc nic tam konkretnego się nie zadziałało, ale, tak generalnie, jak to wszystko ogarnąć, to powiem wam w tym materiale filmowym. W tym materiale filmowym będzie no, dość duża dawka informacji, dlatego postanowiłem, że podzielę ten materiał filmowy na kilka części. W pierwszej części powiem wam tak, co to jest ta GNC? Jakie są jego formy, ile to kosztuje i gdzie możecie to kupić. W drugiej części opowiem Wam tak ogólnie o dwóch formach stosowania tych tagów, ponieważ jest forma pasywna i forma aktywna. W trzeciej części zademonstruję już Wam konkretnie tutaj, jak to mam porobione w moim kamperze, do czego używam tych tagów. W czwartej części Wam przedstawię dwa sposoby, po prostu zrobię z Wami dwa przykłady programowania tego typu ustrojstwa i w ostatniej, piątej części Powiem Wam, na co musicie zwrócić uwagę, jeżeli stosujecie tagi NFC. TAG NFC to jest po prostu mały chip z antenką, coś podobnego do tego, jak jest stosowany w naszych kartach płatniczych. Jest to układ elektroniczny, programowalny, więc możecie w nim zapisać różnego rodzaju informacje, możecie je skasować, możecie je edytować, możecie te informacje zabezpieczyć hasłem, tak żeby ktoś inny Wam tych danych tutaj, tych danych tutaj nie zmienił czy nie wykasował. W tym wypadku jest to forma takie samo, takiego samoprzylepnego krążka wielkości, tak jak powiedziałem, 2 złotówki czy 5 złotówki, ale również ja mam w moim kamperze zamontowany, tutaj tego jeszcze nie widzicie, zaraz to zobaczycie, w formie takich większych naklejek. Zamówiłem sobie też tego typu tagi w formie breloczków, są dostępne również w formie takich bardziej wypukłych, samoprzylepnych elementów, jest naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju rozwiązań. Konkretnie tego typu Pastylka kosztuje, tak to nazywa, około, ten krążek kosztuje dziś mniej więcej 2 zł za sztukę, w zależności od sprzedawcy. Te, te dwa tagi, które mam tu góry przylepione, już widzicie to na zdjęciach, niestety kosztowały mnie dużo, dużo więcej, chyba 20 zł za sztukę, ale to jest dość specyficzne wykonanie. Tak więc tego typu rzeczy kupicie od złotówki, chyba nawet już się zaczynają, 2 złote, 5, 10, w zależności od tego w zależności od tego, w jakich są w jakich są formach kupicie to i na AliExpressie i na Allegro, te kupiłem na Allegro te, które mam tutaj u góry również na Allegro, Bre breloczki jadą do mnie z Chin, kupiłem je na Ali jest tego naprawdę bardzo dużo na rynku A teraz tak, na czym polegają te formy aktywne i pasywne? Aktyw ta pasywna forma to jest po prostu wykorzystanie tak jako notes elektroniczny, w którym zapisujecie sobie jakoś istotną dla Was informację. Posłuchajcie, to możecie wykorzystać w kamperze, w przyczepie kempingowej, na lodówce, na desce serwingowej. Naprawdę ilość pomysłów jest mega duża, to już zależy od Waszej inwencji. A tak konkretnie rzecz, taki dam Wam konkretny przykład. Powiedzcie, y, odpowiedzcie sobie na pytanie, kto z Was pamięta, jaki ma y, typ filtra powietrza y, tego kabinowego i kiedy go ostatnio wymienialiście. Ja tego za diabła nie pamiętam, y, znaczy mniej więcej jeszcze pamiętam, kiedy go wymieniałem, ale typ, zabicie mnie, za nic nie jestem w stanie tego sobie y, przypomnieć, jaki to jest konkretny model tego filtra. Oczywiście, ja mogę pojechać sobie do sklepu, dam sprzedawcy moją, y, mój dowód rejestracyjny, on po numerze win, po jakichś tam minutach to odszuka. Natomiast w takim wypadku... Przykładam smartfona, mam odczytaną jedną konkretną informację. I to jest taki jeden z naprawdę wielu sposobów wykorzystania taga NFC do pozyskania bardzo szybkiego pozyskania konkretnej informacji, która was interesuje. Natomiast jeżeli chodzi o tą formę aktywną, to w tym tagu zapisujecie sobie informację, która jest komendą, która ma wykonać jakieś działanie. I tutaj wam dam taki drugi przykład w jednym z tagów, pokażę Wam to zaraz zademonstruję, mam zapisany numer telefonu do Polskiego Związku Motorowego na tą informację, gdzie się dzwoni jak jest awaria pojazdu oczywiście, ja mogę odszukać moją kartę członkowską, tam też jest zapisany mój numer y, członka y, Polskiego Związku Motorowego ale to wymaga szukania itd., itd. wiecie, w przypadku awarii jest to też czasami taka sytuacja dość stresująca, zaczyna się gorączkowe szukanie, a ta karta jeszcze gdzieś tam pewnie wciśnięta, nie wiadomo, Bóg wie gdzie i jak natomiast tutaj Zbliżał mój telefon i już telefon nawiązuje połączenie z infolinią Polskiego Związku Motorowego Także to naprawdę bardzo fajnie y, ułatwia czasami w takich stresujących sytuacjach y, życie A teraz konkretny przykład Posłuchajcie, jeżeli będziecie na targach Caravan Salons 2023 w Poznaniu Ja mam nadzieję, że też nam dojadę Zapraszam Was zresztą serdecznie I jak podejdziecie do mojego kampera To tutaj macie przylepiony tag NFC jeżeli przytkniecie waszego smartfona w tym miejscu, to on, wykona, to on wykona polecenie, komendę, która tu jest zapisana. I w tym wypadku połączy was. Camper, przyczepa kempingowa, karawanik, Przekieruje was na jeden z moich filmów na YouTubie. Tak Poczycie więc, jest to taka, taki przykład. Z przy ja już siebie może wyłączę. To zapraszam was. Jest to taka y, aktywna funkcja, y, do które, którą możecie udostępnić y, na wiele różnych sposobów. To naprawdę zależy tylko od waszego kreatywnego myślenia od Waszej pomysłowości, co Wy sobie wymyślicie i zaprogramujecie, coś, co chcecie jakąś informację komuś, komukolwiek udostępnić. Następny taki pomysł, który możecie też wykorzystać, powiedzmy, w spotkaniach biznesowych czy z, z jakimiś osobami, którym chcecie przekazać swój numer telefonu, polega na tym, że ja mam tu wklejony tag NFC. jak się spotykam z różnymi, z różnymi osobami w celach no różnych biznesowych również i chcę podać mój numer telefonu, którego ja nigdy oczywiście nie pamiętam, to tutaj w tym tagu mam zapisaną moją elektroniczną wizytówkę. W związku z tym, jeżeli komuś udostępnię mój telefon i ten ktoś przyknie swój telefon, to to już mu się y, włączy od razu aplikacja telefon, czy tam notes i już będzie mógł sobie zapisać moje imię, nazwisko, automatycznie numer telefonu, i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden z takich pierwszych przykładów, który wam właśnie demonstruję. A teraz następny sposób wykorzystania taga w sposób aktywny, a będzie się trochę różnił od tego pierwszego sposobu. W tym pierwszym sposobie y, tag jest przylepiony na szybie i to umożliwia osobom z zewnątrz jego odczytanie i wykonanie jakiegoś tam działania na ich smartfonach. Natomiast w tym drugim przykładzie zależało mi na tym, żeby nikt z zewnątrz nie miał do tego taga dostępu. I to będzie przykład aktywnego wywołania w sposób aktywny połączenia, takiego automatycznego połączenia telefonicznego. I już mam wykonane połączenie na infolinię do Polskiego Związku Motorowego. Ja już to wyłączam. Nie, nie będę blokował tej infolinii PZ Motu. Specjalnie umiejscowiłem ten tag w takim miejscu, żeby po pierwsze nie uległ jakiegoś łatwemu uszkodzeniu, a po drugie to, żeby nikt po stronie, kto podejdzie do mojego samochodu nie odczytał tego taga i nie wykonał jakiegoś tam działania. Ponieważ ta odległość od blachy pojazdu do tego taga jest na tyle duża, że żaden smartfon nie będzie w stanie po prostu zareagować. Następne dwa tagi też zamontowałem sobie na tej klapie. Tutaj muszę Wam powiedzieć, tak, to jest bardzo fajne miejsce, ponieważ one nie są narażone na łatwe i przypadkowe uszkodzenie. Pierwszy z nich też wywołuje w sposób automatyczny działanie i to jest konkretnie połączenie do mojej firmy, tam gdzie mam ubezpieczony samochód. Jeszcze to wyłączę. A drugi, drugi tak to jest zestaw takich najbardziej potrzebnych dla mnie informacji, które mogą mi się przydać w podróży czyli takie działanie już pasywne jako elektroniczny notes jaki mam typ oleju w moim silniku kiedy mam go wymienić filtr powietrza typ tego filtra powietrza kiedy go montowałem jakie mamy ciśnienie w oponach z tyłu i z przodu bo jak zwykle ja tego nigdy nie pamiętam numer mojej polisy ubezpieczeniowej OC numer członkowski w Polskim Związku Motorowym i całą masę informacji możecie sobie tutaj najróżniejszych podpisywać. to co Wam może się przydać w trakcie podróży sobie tutaj zapisujecie, macie do tego bardzo szybki i łatwy dostęp. Nie musicie szukać w różnych notatkach, w różnych dokumentach itd., itd. Wszystko w jednym konkretnym miejscu, możecie to sobie tu wpisać, nie wiem co tam chcecie, numer do przyjaciela albo przyjaciółki. A teraz NFC, tak, który ma zamontowany w moim kamperze, uważam, że to jest najważniejszy, tak właściwie dwie sztuki. Które mam tutaj przyklejone, które już widzicie, to są dwa tagi z symbolem ICE. To jest taki międzynarodowy znak dla ratowników medycznych, że tu są najistotniejsze, najważniejsze informacje dotyczące osób podróżujących kamperem, czy tam jakimkolwiek innym pojazdem, które na przykład uległy wypadkowi są nieprzytomne. Jeżeli ratownik przytknie swojego smartfona do tego taga, to tutaj odczyta wszystkie informacje. Moje imię nazwisko, datę urodzenia, grupa krwi, numer telefonu do najbliższego członka rodziny, z którym ratownik czy tam lekarz miałby potrzeby się połączyć w sytuacji, kiedy ja jestem nieprzytomny. Informacje o tym, czy jestem na coś uczulony, informacje o tym, jakie ja pobieram leki, itd., itd. Wszystkie takie podstawowe rzeczy, które są dla osób, które nam ratują życie, lekarzy czy ratowników medycznych bardzo ważne i to są informacje, które przyspieszają proces udzielania pierwszej pomocy. Możecie taki tak sobie kupić niestety z drogi na Allegro, ewentualnie y, pobierzcie sobie w internecie znajdziecie tego typu y, grafiki i możecie sobie to wydrukować od spodu, podlepić takiego taga zwykłego za 2 złote i to wszystko gdzieś w jakimś widocznym y, miejscu y, przykleić. U mnie to jak widzicie jest na szafce, którą jak ktoś otworzy drzwi wchodzi od razu mu się to rzuca w oczy. Także ja uważam, że to jest taki must have w trakcie podróży, jeżeli chcecie i dbacie o swoje własne bezpieczeństwo za parę złotych, naprawdę myślę, że warto takie coś mieć, a mam nadzieję, że nikomu z Was, ani mnie, ani mojej rodzinie nie będzie to nigdy do niczego potrzebne, ale jest to też jakaś forma zabezpieczenia. A teraz już trochę takiego, dość tego takiego jakby to powiedzieć dramatyzowania, na końcu Wam pokażę jeszcze jedno fajne rozwiązanie praktyczne, gdzie tak, uruchomi pewną funkcję na moim telefonie, i to wszystko się połączy jeszcze z moją nawigacją. Ostatni przykład, chcę Wam pokazać, to jest taka funkcja automatycznego uruchomienia nawigacji, czy to w smartfonie, czy tej nawigacji, którą tutaj widzicie, konkretnie to jest Garmin 1090. I to jest funkcja, którą nazwę tak: powrót do domu. Czyli tutaj w tagu ma wpisane miejsce stałego postoju mojego kampera, do którego wracam z różnych kierunków yy, za każdym razem i nie chce mi się tam wklepywać w nawigację, czy w tej, czy w tej, tego adresu za każdym razem powtórnie, po prostu przykładam smartfona, on sobie już czytał te wszystkie dane, uruchomi tą funkcję włączenia nawigacji i tylko się mnie pyta, czy chcę uruchomić nawigację Google na smartfonie, czy, czy nawigację Gar, Garmina, tą, którą tutaj widzicie. Jak ja wciskam Garmina, no to automatycznie te koordynaty są w tej nawigacji już tutaj podane, i już mam gotową nawigację do jazdy. Teraz akurat ona sobie nie wystartuje, ponieważ jestem w miejscu stałego y, pobytu. I to jest jedna z takich funkcji, którą też wam polecam. Jeżeli macie jakieś czynności, które się ciągle, y, powiedzmy, jeżeli chodzi o nawigację powracacie za każdym razem z różnych kierunków do waszego domu, do waszego miasta, w którym żyjecie i mieszkacie, czy na wieś, to zamiast za każdym razem do tej nawigacji wklepywać sobie te wszystkie dane, koordynaty, to tak powiedziałem, zapisujecie sobie w takim tagu, to też u was po prostu wystartuje smartfona, więc ten tag możecie sobie przylepić gdziekolwiek indziej i on wam uruchomi po prostu nawigację goglowską, albo tam, tą, którą macie zamontowaną, czy tam zapisaną, zainstalowaną w waszym smartfonie. Naprawdę bardzo fajne i bardzo ułatwiające życie w trakcie podróży. Rozwiązanie do programowania, do zapisywania danych na tych chipach, ja używam aplikacji NFC Tools. Ta aplikacja jest dostępna i na system iOS, i na Androida. Wiadomo skąd brać tego typu rzeczy. Ta ikonka pomarańczowa to jest wersja darmowa, a ikonka siwa to jest wersja pro. Zresztą namawiam Was też do tego, żebyście sobie tę wersję Pro kupili. Słuchajcie, to kosztuje raptem 15 zł a daje dużo większe możliwości. Aha, i jak będziecie instalować tą apkę, to jeszcze się Wam zechce zainstalować NFC Task, to też sobie zainstalujcie. A teraz Wam pokażę, jak te aplikacje działają, jakie mają możliwości i jak się takie dane na tych chipach zapisuje. NFC Tools zarówno w tej wersji darmowej, jak i w tej wersji płatnej ma taki sam układ menu. Pierwsza zakładka z lewu odczyt. Służy do, po prostu do sprawdzenia zawartości konkretnego, konkretnego taga NFC, i tam są takie trzy dla nas najbardziej istotne informacje. Tam jest ta masa innych, powiem szczerze, tak nie wiem co one znaczą, i to dla nas, tak praktycznie użytkowników, zwykłych nie mają one najmniejszego znaczenia, może jakieś marginalne. Najważniejsze informacje, jakie tam możemy sprawdzić, to to, czy tag jest w ogóle odczytywalny, czy można go odczytać, czy można go zapisać. Możecie sobie sprawdzić, czy jest zabezpieczony hasłem i jaka jest jego pojemność, tej jego pamięci. Druga zakładka Zapis. W tej zakładce, ja to oczywiście wszystko potem Wam dokładnie pokażę. W tej zakładce zapisujecie sobie różnego rodzaju dane na tym tagu NFC i to będzie takie wykorzystanie pasywne, o którym Wam wcześniej mówiłem, czyli potraktujemy tego taga NFC jak taki elektroniczny notes. Będziecie mogli sobie na tym tagu zapisać różnego rodzaju dane i je tylko odczytać. Ale praktycznie rzecz biorąc, automatycznie to nie nastąpi tu żadne, żadne działanie. Zawsze po odczytaniu będziecie wy musieli manualnie coś zrobić, jeżeli tam będzie taka funkcja, typu na przykład zapisany link, który będziecie musieli sobie dopiero kliknąć i wtedy mechanicznie sami wywołać jakieś działanie. Dokładnie o tym powiem troszeczkę później. Trzecia zakładka różne w tej zakładce robicie takie działania nazwijmy to techniczne, mechaniczne, serwisowe. Możecie taga sformatować, skasować jego zawartość, zabezpieczyć hasłem itd. itd. To też wam zaraz omówię. I ostatnia zakładka zadania taka najbardziej ciekawa i to właśnie w tej zakładce będziecie mogli zapisywać na tym tagu NFC różnego rodzaju komendy i polecenia. I wtedy ten tag zacznie się, te zapisy zaczną się zachowywać w sposób aktywny, czyli wystarczy, że zbliżycie waszego smartfona do tego, do tego taga NFC i to spowoduje takie wywołanie jakiegoś działania. To będzie taki forma takiego aktywatora, który automatycznie uruchomi jakiś proces. W tym miejscu muszę zrobić drobny przerwnik i chcę Wam przekazać dwie bardzo ważne informacje. Jedna z nich to będzie korekta tego, co Wam powiedziałem w tym materiale filmowym. Dotyczy, sprawa dotyczy zakładki Zapis i zakładki Zadania. Powiedziałem Wam, że dość tak jednoznacznie, że jedna z tych zakładek to jest zakładka. Z tymi funkcjami pasywnymi, czyli to są takie działania, które będziecie musieli jeszcze później potwierdzić czy zaakceptować, żeby one się wykonały. A ta druga zakładka to jest zakładka z takimi funkcjami automatycznymi. Tak nie jest, również w tej zakładce, zapis znajdziecie właśnie takie działania, takie funkcje, które się całkowicie automatycznie uruchomią, jak tylko przytkniecie, zbliżycie waszego smartfona do zapisanego taga NFC. Druga informacja dotyczy sytuacji, w której zapisujecie na tym tagu NFC jakieś działanie, jakąś funkcję, którą chcecie udostępnić, czy informacje, które, które chcecie udostępnić innym osobom, yy, które w swoich smartfonach nie mają zainstalowanej tej aplikacji NFC Tools. Zanim to zrobicie, po zapisaniu takiego taga, po zapisaniu takiego działania na tym tagu NFC, przetestujcie to jeszcze smartfonem, w którym właśnie nie ma zainstalowanego. Tego, programu, tego oprogramowania NFC Tools. Wracamy do zakładki odczyt. Jak widzicie, jest tutaj dość dużo różnego rodzaju informacji, ale właśnie, ale właśnie to, o czym powiedziałem, możecie sobie zobaczyć, czy ten tag jest zabezpieczony hasłem, jaka jest pojemność jego pamięci. Jest też podany format dany, czyli w jaki sposób ten tag jest sformatowany. Jak dla mnie, to osobiście mówiąc powiem Wam szczerze, że to nie ma najmniejszego znaczenia, jeżeli ja po prostu zbliżam taga NFC do mojego smartfona i to formatowanie funkcjonuje, działa, to mnie to nie interesuje za bardzo w jakim to jest formacie. I mówię to tak z punktu widzenia takiego zwykłego, przeciętnego użytkownika tego typu, tego typu chipa. Macie właśnie też, jak widzicie, informację o tym, jaka jest pojemność danego taga, ile Wam tam jeszcze tego wolnego miejsca na przykład zostało, czy ten tag jest zapisywalny i czy można go ustawić tylko w takim trybie do odczytu. No też jest taka jedna dobra, dobra informacja. Zakładka zapis, czyli zakładka, w której będziemy zapisywali sobie różnego rodzaju informacje i potraktujemy taga NFC jak notes elektroniczny. Przechodząc do tego menu, tutaj już widzicie, możecie dodać jakieś dane tekstowe, możecie dodać adres URL, czyli jakiegoś linka do jakiejś strony internetowej. W drugiej pozycji jest y, podobnie, też możecie dodać jakiś adres URI. W opisie jest napisane własny URL, Powiem szczerze, że tak, nie wiem co to, jaka jest różnica między poprzednią pozycją. Podobnie jest z tą następną pozycją Unit Link, udostępni wszystko jednym łączem. Ja w tych moich działaniach korzystam z tej pozycji dodaj adres URL. Idąc dalej możecie sobie tutaj wpisać jakieś dane, które chcecie sobie wyszukać w wyszukiwarce internetowej. Czyli jeżeli stale poszukujecie jakiejś informacji powiązane z jakimś konkretnym zdaniem, hasłem, wyrazem to jeżeli sobie taki, takie hasło, taki wyraz zapiszecie w tym tagu NFC to za każdym razem, ilekroć, ilekroć zbliżycie do tego, do tego y, taga swój telefon, to on automatycznie wam uruchomi przeglądarkę internetową i wyszuka wam informacje na temat tego hasła, które żeście sobie w tym tagu NFC, y, w tym tagu NFC y, zapisali. Sieci społecznościowe. Tutaj wpisujecie sobie jakiś adres, nie wiem. Do Facebooka, film, plik, e-mail. W tej zakładce będziecie mogli sobie jeszcze na takim tagu NFC zapisać jakiś konkretny wybrany numer telefonu, przygotować sobie gotowego SMS-a, zapisać sobie lokalizację, którą, która was interesuje i będziecie chcieli sobie do niej cały czas w jakiś sposób wracać. Możecie sobie wpisać swoją własną lokalizację, możecie wpisać własny adres czy jakikolwiek inny adres, który będziecie chcieli Chcieli sobie wywołać. Możecie też jakiś napisać sobie adres docelowy, czyli możecie na, dla potrzeby nawigacji wpisać, powiedzmy, adres startowy lub ten wasz własny adres, was, waszą własną lokalizację i potem wpisać sobie też adres docelowy. Wszystko to też będzie służyło do tego, żeby sobie z automatu, znaczy właściwie ręcznie będziecie musieli to kliknąć, uruchomić sobie nawigację. Zakładka wyszukiwanie w pobliżu. Możecie sobie tam po, po prostu wpisać na przykład stacja benzynowa. I gdziekolwiek będąc w jakimkolwiek rejonie, jeżeli będziecie szukali sobie w najbliższej Waszej okolicy stacji benzynowej, będziecie mieć takiego taga gdzieś tam przyczepionego, nie wiem, blisko kierownicy, i będziecie chcieli, żeby Wam nawigacja wyszukała najbliższe stacje benzynowe, no to po prostu przyłożycie Waszego smartfona do taga. On Wam wyświetli tutaj. On Wam wyświetli to działanie, które będziecie musieli jeszcze ręcznie zaakceptować i wtedy na przykład Google Wam wyszuka w najbliższej okolicy stacje benzynowe. Powiedzmy, macie tu jeszcze całą masę innego rodzaju informacji typu Street View, informacje ratunkowe, Bitcoin, chociaż nie bardzo wiem, jak to można byłoby tu użyć. Nie mam pojęcia kompletnie nic na ten temat. Macie też funkcję włączania, właściwie podłączania urządzenia z Bluetoothem. Konfiguracji sieci Wi-Fi, czy też możecie sobie tutaj zapisać jakieś własne dane. W zakładce różnej wykonujecie takie typowe czynności, jakie wykonujemy przy używaniu różnego rodzaju nośników pamięci. W tym wypadku to jest właśnie ten tag NFC. Możecie skopywać zawartość już jakiegoś zapisanego taga, możecie robić to w nieskończoność. Powiem szczerze, tak, nie bardzo wiem jak to działa. Nie testowałem tego, ale jak dla mnie to jest taki parametr w naszym wypadku tutaj niespecjalnie użyteczny. Możecie oczywiście tego taga skasować, zawartość tego taga. Możecie go zablokować, czyli zabezpieczyć przed tym, żebyście przypadkowo na przykład go nie skasowali. Możecie wczytać pamięć z tego taga. Też tego nie testowałem. Nie bardzo wiem jaka tu jest różnica między wczytaniem tej pamięci w tej zakładce różne, a w zakładce odczyt ewentualnie jaka jest różnica między wczytaniem zawartości taga a kopiowaniem taga, bo to też polega na tym, że trzeba tego taga wczytać ale idąc tutaj dalej, możecie sformatować całą pamięć, całego taga, czyli podobnie jak skasowanie zawartości taga, no ale trochę to działa inaczej możecie dany tag zabezpieczyć, dostęp do niego poprzez hasło lub możecie też to hasło usunąć Zakładka zaawansowane polecenia. Do tej zakładki nie wchodziłem. Nie widzę takiej potrzeby. Zresztą zaraz tu się też wtedy wyświetla ostrzeżenie, że jeżeli będziemy tam coś robili w tej zakładce, to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. I ostatnia najciekawsza zakładka, czyli zadania. Wchodzicie w dodaj zadanie i tu już macie też dość bogatą listę różnych możliwości. Możecie zarządzać sieciami, czyli możecie automatycznie sobie, na przykład włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, włączyć, wyłączyć Bluetooth. Powiem wam tylko tak ogólnie o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że jeżeli, jeżeli na przykład macie, dobra, macie w telefonie włączony Wi-Fi, macie włączonego Bluetootha i idziecie spać, chcecie sobie to wszystko wyłączyć, to Programujecie sobie odpowiednio tego taga NFC i wystarczy, że wasz telefon zbliżycie do tego taga i on wam automatycznie włączy lub wyłączy. W zależności od tego, jaki będzie stan waszego smartfona, to on wam to Wi-Fi automat... wi i jednocześnie, Bluetooth automatycznie włączy lub wyłączy. I jak widzicie, macie jeszcze tutaj całą masę różnego rodzaju innych parametrów dotyczących konfigurowania sieci, sieci, ogólnie rzecz biorąc tak, w tym miejscu, w którym, w którym przebywacie, w którym działacie. Podobne działania, takie automatyczne możecie wykonywać na dźwięku i mediach, czyli automatycznie na przykład możecie sobie zgłośnić lub ściszyć wasze multimedia w waszym, na przykład smartfonie. Takie same działanie możecie robić sobie, jeżeli chodzi o wasz wyświetlacz, ale to są wszystko takie rzeczy, które nas jak najmniej w tym momencie interesują. Ale na przykład funkcja telefon, to już jest bardzo fajna sprawa, ponieważ tutaj właśnie w tych zakładkach możecie sobie zaprogramować automatyczne wykonanie automatycznego połączenia do jakiegoś numeru. To co już wam wcześniej pokazałem. Czyli automatyczne wybieranie telefonu, na przykład właśnie na tą infolinię Polskiego Związku Motorowego. Możecie też tutaj, w tej zakładce, ustawić sobie właśnie takie działanie, gdzie zapisujecie sobie miejsce docelowe, do którego chcecie dotrzeć, zapisujecie to na tagu NFC i po przysunięciu waszego smartfona do tego taga, automatycznie wam się uruchomi nawigacja już ze wskazanym punktem, do którego chcecie dotrzeć. A teraz zrobię z Wami dwa przykłady. Jeden to będzie w tej zakładce zapis, a drugi będzie, czyli to będzie to działanie pasywne i zrobię też jeden przykład w zakładce zadania, czyli ten przykład aktywnego działania i jeszcze Wam pokażę jedną rzecz w tej zakładce, różne, jak ona, jak ona działa i zwrócę Wam tam uwagę na jedną rzecz, o której musicie pamiętać, dokonując bezpośrednio już zapisu na tagu NFC. Wchodzicie do zakładki zapis, naciskacie plus, czyli dodaj pozycję i zrobimy zapis, taki typowy zapis tekstowy. Wprowadzacie sobie jakiś tekst, ja tutaj wpisuję jaki mam typ oleju silnikowego. I jak widzicie już w tej zakładce na samym dole pojawił się jeden rekord informujący nam, nas o tym, że mamy wpisany jakiś tekst o objętości 26 bajtów. Dodajemy teraz następną pozycję tekstową. Następna informacja, czyli powiedzmy tak, ciśnienie w oponach 4 bary. Zapisujemy to i jak widzicie, już pojawił się następny rekord. Za każdym razem macie podane informacje, ile on zajął bajtów. Jeszcze jeden zapis tekstowy, data następnego przeglądu technicznego. Zapisujemy, czyli wciskamy przycisk OK. Jak widzicie mam trzy rekordy, które będę chciał zapisać na tagu NFC. W takim razie wciskam ten przycisk zapisz 99 bajty. Po zbliżeniu taga NFC jak zapis jest zakończony wyświetla Wam się właśnie taki komunikat z tym świecącym się na zielono znaczkiem, że wszystko przebiegło prawidłowo. I zobaczymy co się zapisało. Każdy z tych trzech rekordów, które tutaj zobaczyliście, możecie sobie jeszcze przed zapisem albo już po zapisie. Możecie je wyedytować, możecie zduplikować albo usunąć. No i ja wam to radzę, że jeżeli już tak został zapisany, to żebyście od razu te rekordy, które już zostały zapisane, z tej listy usuwali. Dodam jeszcze jedną pozycję, tym razem adres URL. Prowadziłem adres mojej strony internetowej, na którą Was zapraszam. Zapisuję go na tagu. Zapis zakończony pomyślnie i teraz zobaczycie jak to wygląda. Jeżeli z tej zakładki wpiszecie sobie jakikolwiek adres, to żeby go aktywować, będziecie musieli jeszcze na niego kliknąć. Tak jak powiedziałem wcześniej, w tej zakładce różne, możecie robić różnego rodzaju działania zapisu, odczytu lub kasowania danych na tagu NFC. I tutaj jedna bardzo istotna uwaga, jeżeli robicie jakąkolwiek operację na tagu NFC, zapis, odczyt, kasowanie, formatowanie, ustawianie hasła, cokolwiek. Jeżeli wykonacie na takim tagu, pamiętajcie, żeby ten smartfon był jak najbliżej przyłożony do tego taga. Przyoczycie to nie jest problemem, ale jeżeli robicie jakąś, jakąś, jakieś działanie polegające na zapisie lub formatowaniu, i tego smartfona w trakcie tego procesu za bardzo oddalicie, to ten proces przebiegnie nieprawidłowo. Oczywiście, czasami wam się wyświetli taki komunikat na czerwono, że coś poszło nie tak, że jest nie OK. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli zauważycie, że poszło coś nie tak, to moja rada Przeprowadźcie ten proces jeszcze raz, to znaczy najlepiej od razu sformatujcie tego taga, tak, żeby tam nie zostały na nim jakieś po prostu szczątkowe informacje w formie takich elektronicznych śmieci. A teraz taka bardzo fajna, bardzo pożyteczna opcja, czyli informacje ratunkowe. Macie już przygotowaną gotową tabelkę informacyjną, a w tej tabeli wpisujecie sobie język, w którym można się z wami komunikować. Wasze dane personalne, imię i nazwisko, data urodzenia, wasz adres, uczelenie na lekarstwa, choroby, które wam na stałe dolegają są to choroby, o których lekarz czy tam medyk udzielający wam pomocy powinien wiedzieć: wasza grupa krwi, czy wyrażacie zgodę na to, żeby być dawcą narządów i jeszcze dodatkowe informacje, na przykład z kim się skontaktować w sytuacji, gdybyście byli nieprzytomni. A teraz zrobię z Wami przykład z tej zakładki zadania, czyli w tej, w tej zakładce zrobimy sobie programowanie jakiegoś takiego aktywne, aktywnego zadziałania, czyli wywołamy automatyczne połączenie telefoniczne. Oczywiście to jest wiele innych różnych pozycji, które możecie sobie zaprogramować. Ja Wam pokażę jak sobie zrobić takie działanie, żeby po zbliżeniu smartfona do tego taga NFC, automatycznie te, Wasz smartfon rozpoczął połączenie telefoniczne. Jesteśmy w zakładce zadania, dodaj zadanie, telefon i tu wybieracie, macie dwie opcje, jest opcja zadzwoń i połączenie telefoniczne. Jeżeli skorzystacie z opcji zadzwoń to wasz smartfon wam automatycznie wyświetli numer telefonu, ale będziecie musieli nacisnąć przycisk, żeby rozpocząć połączenie telefoniczne. Natomiast ta druga funkcja połączenie telefoniczne. To jest właśnie to, o co nam chodzi, czyli automatycznie rozpocznie się łączenie telefoniczne. Wpisujecie numer telefonu. Możecie sobie sami to wklepać z pamięci, albo wyszukacie, że macie w Waszym smartfonie na liście waszych, waszych kontaktów. Mam już numer wpisany. Wciskam przycisk OK. Jak widzicie, rekord jest przygotowany do zapisu. Zbliżam go do taga NFC. Gotowy zapis zakończony powodzeniem. I teraz próba. Jak widzicie, wszystko przebiegło pomyślnie. Połączenie zostało automatycznie nawiązane. A teraz czas na podsumowanie i kilka takich dość ważnych informacji dla Was, jeżeli będziecie chcieli skorzystać z tych tagów NFC. Pierwsza rzecz to jest dość istotna. Jeżeli w tagu zapisujecie jakieś dane, które udostępniacie osobom po stronie, czyli tak jak widzieliście, ja przelepiłem to na szybie, to musicie tego taga po pierwsze umiejscowić w taki sposób, żeby nikt go Wam nie zdrapał, i nie zniszczył, czyli od wewnątrz samochodu nie ma problemu przez szybę. Jak widzieliście, y, czujnik NFC w moim smartfonie spokojnie sobie odczytał tego, ten, zawartość tego taga. I druga taka istotna rzecz to jest to, żebyście tego taga zabezpieczyli hasłem, żeby Wam po prostu ktoś tego taga nie skasował, nie sformatował albo nie podmienił tych danych, które tam są zapisane, bo nie wiadomo jeszcze, co tam Wam y, w klepie. Druga istotna rzecz jest też taka, o której musicie pamiętać, to to, że jeżeli w, y, w jakimś tagu zapisujecie informacje y, których nie chcecie innym osobom udostępniać, no to musicie taki tak zamontować w takim miejscu w waszym pojedzie, czy tam w przyczepie, czy w domu, czy gdziekolwiek w innym miejscu. Chodzi o to, żeby osoby postronne nie wiedziały, że ten tak gdzieś tam jest właśnie zamontowany, żeby go nie widziały i żeby po prostu nie miały do niego dostępu. I również zabezpieczajcie te wasze tagi hasłem, bo nawet jak taka osoba przypadkowo taki tag odczyta, to przynajmniej wam nie zmieni zawartości tego taga albo wam go nie skasuje. Ten materiał filmowy to nie jest poradnik, jak programować i co możecie zrobić w waszych kamperach. To jest tylko takie zaproszenie do tego, żebyście szukali sami własnych pomysłów, jak tego typu drobiazgi wykorzystać w Waszych kamperach, czy tam przyczepach kempingowych, w warsztacie, w domu, nie wiem, gdziekolwiek, na desce surfingowej, czy podróżując rowerem, tam, gdzie Wam to przyjdzie do głowy, ponieważ to są takie małe mikro notes elektroniczne, ewentualnie wyzwalacze jakichś procesów automatycznych, procesów, które możecie uruchamiać za pośrednictwem Waszego smartfona. Także jeżeli w Waszych kamperach czy przyczepach macie takie środowisko elektroniczne, którym sterujecie za pomocą smartfona, to taki TAG NFC pomoże Wam to szybciej i łatwiej uruchamiać. Możecie sobie być może włączyć w Waszym kamperze, nie wiem, ekspres do kawy, radio, połączyć się z y, regulatorem MPPT, Naprawdę, możliwość zastosowania tagu NFC, jak widzieliście jest bardzo bogata. Jak sobie zobaczycie w te menu tego, tej aplikacji, możecie sobie automatycznie przygotować jakiegoś SMS-a ratunkowego, którego wysyłacie, Połączy się szybko z jakimś numerem alarmowym itd., itd., itd. Tak więc zacznijcie się sami zastanawiać nad tym, jak skorzystać z tagów NFC jako albo mikronotesów, albo wyzwalaczy różnego rodzaju procesów automatycznych. Jeżeli Wam się ten materiał filmowy spodoba, zapraszam Was do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Tu już macie na dole taką playlistę pod tytułem Wszystkie filmy, czyli tam w tej playlistie są wszystkie filmy, jakie są na moim kanale. Ewentualnie, jak już to oglądaliście, to tutaj YouTube Wam już proponuje jakiś inny losowo wybrany film na moim kanale. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam. Hej.